Witam Was ponownie w grze Assassin's Creed Origins. Ja jestem Sarge i znajdujemy się obecnie w Aleksandrii. Wybrałem się tutaj po to, bo po ostatnich misjach fabularnych pojawiło się tutaj nowe zadanie, kocia kołyska. Chciałbym zobaczyć, o co chodzi, biorąc pod uwagę, że wcześniej już to miejsce wyczyściliśmy, całą Aleksandrię, i to naprawdę dawno temu, no to myślałem, że nic już tu się więcej nie pojawi, a tymczasem okazuje się, że jak właśnie ruszyliśmy troszkę z fabułą do przodu, poczynając od setnego odcinka, no to faktycznie nowy quest tutaj się nam ujawnił, więc podejdźmy tam i może to mieć jakiś związek z ostatnimi wydarzeniami fabularnymi, kto wie. This blasphemy. O kurde. No nie mówcie. Martwy kotek. No nie. There is no way all this blood is from one cat. To naprawdę wygląda dziwnie. I still do not know what happened here. I should investigate further. Po tej stronie widzę kolejne tropy. Bloody footprints leading to the north. Ale patrzcie, że stąd ile jest też krwi. Czy ja muszę tutaj wejść, żeby to zbadać? Miałem opcję przenieść, czyli tam jest ciało chyba. O kurde. To nieźle. A Roman soldier. Dead. Only one wound. He bled out quick. Neck. The cat was attacked by the Roman soldier. Whoever did this was protecting them. The trail goes to the north. I must follow it. These Egyptians are already looking to fight. I must find whoever did this. Czyli rzeczywiście ma to związek z ostatnimi wydarzeniami fabularnymi, no bo mieliśmy tutaj Rzymianina. Wcześniej ich tu nie było w Aleksandrii, a już na pewno nie w takich ilościach. Tak przynajmniej mi się kojarzy. Znajdź sprawcę. Tędy jakoś przejdę? Porozmawiajmy z nim. Cats belong only to Bastet. I am only her instrument, defending her from Roman scum. You took the life of a Roman because he killed cats, and now you risk a riot in Alexandria. Bastet swung her fury through my arm. I am her servant. I know a high priestess who would love your dedication. It would be best for you to serve Bastet at her temple in Bubastis. I have served Bastet my entire life. To serve her better would be an honor. Lead on, brother. We should keep our voices down. We don't need any untoward attention. I know the way. Let us fly. It will get me closer to the goddess faster. Khalid jest wyraźnie zdeterminowany. Oho. Myślałem, że już zaczną nas atakować. Roman soldiers, terrified of our tiny little kittens. Is there no end to your speech? Zaraz ktoś to usłyszy i będziemy mieli kłopoty. Ale panowie, nie prościej byłoby udać się konno, zamiast biec tutaj pieszo? Myślę, że zdecydowanie byłoby prościej i szybciej. No ale nie wnikam. Musisz też tak potrącać wszystkich przechodniów na swojej drodze? Look at these girdle wearers. It is like they think they are soldiers. Enough! We are almost through. You want to see what a sword can do to your scum? More than happy to demonstrate. To się musiało tak skończyć, że kurczę zwróci na nas swoją uwagę. Znaczy zwróci na nas uwagę tych żołnierzy, właściwie tak powinienem powiedzieć. O, sojusznik bliski śmierci oczywiście, no. Jak zwykle Bajek musi to wszystko naprawiać, błędy naszych towarzyszy. Wszystko w porządku? Mówiłem o tym, że pora stąd się wydostać, ale bez zwracania na siebie uwagi, mój drogi.
I ciągle kolejnych potrąca na swojej drodze. Nie zwracałem wcześniej chyba uwagi nawet na to miejsce. Czy ty jesteś tutaj? A, bo tu już jest ta zachodnia brama. Roman Catkickers, how would you feel if I kicked your gods? Stay quiet. What was that? No nie wierzę. Ale Kalis tam, kurczę, na ostro atakuje dalej, mimo że widział, że już poprzednio sobie słabo poradził. Kalis! Se miau! Where were we? Zaczynasz się powtarzać, mój drogi. Ale najważniejsze, że opuściliśmy miasto. Go to the Temple of Bastet. Only, I beg you not to mention my name to the priestess. I could, Magi, but think of how a return to Alexandria might be served by the great warrior Khalid. I believe this is what the gods want you for. If the gods will it, it will be done. Safe travels, Magi. May Bastet watch over you. Nie dziwię się nawet, że Bajek nie chciał, żeby ten wspominał jego imię. No ale okej, pomogliśmy mu zatem. Nietypowe zadanie, nie spodziewałem się takiego wątku, ale okej, zawsze coś innego. Chciałbym się teraz wybrać tutaj do Cyreny, dlatego że jeszcze nie byłem na północy tutaj w Cyrenajce, a mamy tutaj kolejne też questy, pytajniki, więc warto by się było tym zająć. Ja najpierw sobie oznaczę ten znak zapytania i wylądujemy sobie tutaj. Do tej pory rzeczywiście najdalej, gdzie się przemieszczałem, to tutaj w obrębie Cyreny i ewentualnie nieco bardziej na wschód pędziliśmy konno, kiedy wykonywaliśmy różne zadania. Ale chciałbym również zobaczyć, jak wygląda okolica po tej stronie. Tylko pytanie, którędy będzie najlepiej zejść, bo tutaj widzę, że mamy takie mury. Ja będę musiał po prostu tędy się udać i tyle. Tylko tak, żeby się nie zabić jednocześnie. Okej. Okay. I tu jak będzie już nie aż tak stromo, to możemy wezwać swojego wierzchowca. To jest ten koń Faraona. Odblokowany już wiele odcinków temu, ale należy chyba do takich najbardziej bogato zdobionych, dlatego często lubię sobie z niego ostatnio korzystać. Wydaje mi się, że to może być jakieś miejsce, wow, że to może być jakieś miejsce zawierające skarb do zebrania, więc niejako przy okazji sobie się tutaj udamy. No i oczywiście, że tak jest. Pola w Apolonii. Dobra, i chodzi o ten skarb tutaj, pilnowany przez dwóch żołnierzy najwyraźniej. Więc nie będzie problemu, żeby ich pokonać. Załatwimy to ukrytym ostrzem i kombinacją zabójstw. Incumbite! God here are vigilant. Tak jest. Otwieramy zatem skrzynię. I to było tutaj na tyle. Teraz pytanie, który wykrzyknik mnie tutaj interesował, bo były dwa obok siebie. Przemytnicy z Cyreny. Myślę, że właśnie sobie zrobimy tego questa. Zapowiada się ciekawie już po samej nazwie. Tamte tereny też wypadałoby zwiedzić prędzej czy później. Mamy też punkt widokowy niedaleko. Zobaczymy. Apolonia, proszę bardzo. To nie wiem, czy czasem nie ma tutaj gdzieś jakiejś zagadki, to znaczy rozwiązania zagadki z papirusu. Coś tak mi się kojarzy, że chyba niedaleko Apolonii to miało być. Ale to się zajmę innym razem jeszcze. Psst! Sir Bajek, over here! Co jest grane? Why so secretive, Mouse? A. I have shenanigans in mind, my friend. The reward is money for you and an idyllic new life for the Mouse. A farm by the coast where I will raise chickens, goats. But... The man wants a pharaoh's ransom for the deed, Sir Bajek.
But Tholos, the spirit of cunning, sent you to help with my foolproof plan. I'm guessing this plan involves the Romans. And smugglers. So, will you join me on one last adventure, Sir Bayek? Why not? Tak więc Myszka powraca. Już mieliśmy dwa zadania z nim związane. Pora na trzecie. It's surprising what Roman lips will spill if you ply them with enough wine. The snitch told me the smuggler's ship has a code name. Corvum Nigrum, the Black Crow. Before they dock, the crow drops her contraband into the shallows. And the smugglers return later for their loot. Yes. We'll make a pirate of you yet. Steal the dock manifest from the Romans. It will tell us the Black Crow's route into the harbor. I'll wait for you across the docks. Don't get caught, Sir Bayek. Oj, Myszka, ty to zawsze musisz jakoś kombinować. No, ale pomożemy mu w tym w takim razie. Oczywiście teren mocno chroniony. No, może bez przesady, bo nie ma aż tak wielu tutaj tych przeciwników. Dobra. A tu jest jeszcze jeden. Stulti sanguinem damnatus! Venitin! Dobra. Ja muszę załatwić tamtego gościa, on ma tą listę towarów chyba. Perhaps the hunters should become the hunted. Biorę tutaj kryształ. I teraz tak, tamtego spróbuję uśpić. W tym czasie wyeliminuję tego żołnierza tutaj. Tam się nawet nie zorientują. No i będę mógł ciebie wyeliminować. O, jeszcze jeden koleś tutaj. W ostatniej chwili zdążyłem. Ah, here it is. The Black Crow. And notes from the Roman Dockmaster. Dobra, wszystko jest tu zapisane. Gdy razem z Kleptosem weszliśmy na pokład w celu przeprowadzenia inspekcji, usłyszałem, jak kapitan szepcze Czarny Kruk. Argos to statek przemytniczy, czuje to w kościach. Dopłynął tutaj wzdłuż wybrzeża wraków. Ile tutaj zwierzyny w ogóle trzymają? Dobra, pora porozmawiać się z Myszką i jeszcze, jakbyście nie przeczytali w całości, to tutaj mamy, przewozi wino, oliwę, miód, skóry zwierzęce i materiały rzemieślnicze. W ładowni statku powinno być 10 tysięcy zbanów. To naprawdę sporo. No i Myszka, tak jak mówił, czeka na nas po drugiej stronie, więc wybiorę się do niego już tamtymi pozostałymi żołnierzami. Nawet nie muszę się tutaj zajmować. Po prostu przejdziemy sobie tą bardziej bezpieczną drogą. I tu raczej nikt chyba mnie już nie zaatakuje, co? Dobra, to więc mamy tutaj rzeczywiście Myszkę. Sir Bayek, you return unscathed. The manifest says the ship arrived from Alexandria with the first tide. Ah, they'll have dropped their illegal imports at the shipwreck east of Apollonia. However, based on the manifest, the Romans cracked the code. They will be looking too. I have turned you into a pirate, Sir Bayek, a swindler of the seven seas. Hey, I must admit, this is one of your more enlivening schemes, Mouse. It is good to hear your laugh, my friend. I've arranged to meet the man at the ruins on the coast. Come there with the plunder. Soon that joyous land will be mine. No dobra. Znajdź i zabierz łup przemytników. Łup został porzucony w pobliżu wraku należącego do ekspedycji Tibrona. Chyba najlepiej będzie tam po prostu dojechać, co? A tu jest w ogóle to drugie zadanie na przyszłość. Będę pamiętać. Please save my boy. He's not a criminal. Wow, bo tutaj są też koszary. A tamta Agata, która mówi o swoim synu chyba. Być może właśnie on jest uwięziony gdzieś tutaj. No ale po kolei. Najpierw zlokalizować łupy.
Dobra. No i tu oczywiście muszę uważać, bo faktycznie mamy przy okazji przeciwników, którzy tylko czekają. No, wszystko jest koło siebie, tak naprawdę. Nie wiem, chyba tamtych nawet nie muszę atakować, nie powinni mnie zauważyć. Jest ich naprawdę więcej. Chociaż patrzcie, no tam też mamy skarb do zdobycia, ale jeśli ja tutaj zanurkuję, to przecież nawet mnie nie zauważą. Przynajmniej tak być powinno. Sprawdźmy. Zabiorę wszystko, co się da. Mamy łup przemytnika, super. Tutaj jest skrzynia, kolejna. To by było na tyle, jeśli chodzi o ukończenie lokacji. A teraz jeszcze dwa łupy do zabrania. Jeden stąd i drugi po tej stronie. No to tamci, dopóki nie zanurkują, a... This treasure will do more good for the mouse than the smugglers. A jak widać, nie zamierzają tego zrobić, no to prędko by tutaj tego nie znaleźli. Tak sobie chyba czekają, aż kurczę sam łup do nich przybędzie. Wynurzmy się z tej strony, żeby nas nawet nie zauważyli. Będziemy mogli przynieść łup myszce. Czeka gdzieś w ruinach. Przy zatopionej świątyni Arystotelesa. Proszę bardzo, tutaj. No, a to też będzie kolejna miejscówka przy okazji do odkrycia. Pozwolę sobie tylko jeszcze zerknąć do ekwipunku. Kontrabanda ze statku przemytników Czarnego Kruka. Myszka ma nadzieję, że łup pozwoli mu rozpocząć nowe życie na wsi z dala od ulic Syreny. No i tutaj oczywiście dokładnie ten sam opis w każdym przypadku. Czy tutaj mamy do czynienia z jakimś legowiskiem? Chociaż nie, bo to było bardziej na wodzie. To zaraz to sprawdzimy. Hej! O! Proszę, proszę. Got a nerve, but I will deal with you. Muszę tutaj uważać. Patrzcie, został złapany. To nieźle. Jest ich tutaj zdecydowanie więcej. Aj, myszka, musiałeś jeszcze wpaść w kłopoty, no. To lecimy po kolei. Chcę jeszcze tego gościa dorwać. Zająć się najpierw tymi na obrzeżach. Właśnie, niech on podejdzie bliżej. Where are you hiding, you rat? Where is it, Weasel? Where is the smuggler's boodle? No, you will not cheat me out of my new life. Give me my farm. Dobrze, myszka, trzymaj się tam jeszcze trochę. Was uśpimy. Dobra. To już będzie tylko formalność. Spadaj, spadaj, bo jeszcze tamten kurde zauważył. Come on, you metrokoites! Dobra. To będą wszyscy, możemy myszkę uwolnić. Po raz kolejny zawdzięcza Bajekowi życie. Soteria steti ikumu efcharisteote paniroiki praxis. He was just another liar and cheat. Where will you go now? Cyrene was a cruel mistress, Sir Bajek. But it's time to retire. You will miss her. Miss Romans kicking me to the street? Miss people spitting at my poor cursed face? No. You should use this boodle to really buy a farm you wanted, Mouse. Yes, I will. And make wine from my vines and cheese from my goats. Then one day we'll raise a cup to our friendship.
Ah, that will be the best of days. Here, your reward. Thank you from the depths of my heart, Bayek. A man's heart is his own god. Goodbye, Smintos. No i to chyba naprawdę kończy jego wątek, bo o ile wcześniej jeszcze mówił na koniec, że mamy okazję gdzieś się spotkać, tak tutaj było to już chyba takie ostateczne pożegnanie najwyraźniej. Sprawdzimy za chwilę tę unikatową broń ciężką, jaką dostałem od niego. Tak tylko, żeby sprawdzić, jak wygląda ewentualnie jej opis. Tutaj zwykłe bronie, które zebrałem, mamy meduzę. Rzeźbiona głowa zdobiąca tę broń to dla twoich wrogów ostatni widok w życiu. Dobra, jak sytuacja wygląda? Bo znajduje się niedaleko tego pytajnika, więc chciałbym sobie od razu się tutaj udać. A, bo widzę, że punkt widokowy jest w tym miejscu. Niejako przy okazji byśmy odkryli sobie Morze Śródziemne. To już będzie przedostatni region. Rzeczywiście się teraz tym zajmijmy. Na razie wybierzmy się na tą stronę. Albo będzie to jakiś statek, jeszcze jeden, albo znowu może chodzi o skarb. Tutaj tak się składa, że mamy właśnie jakieś skrzynie i to chyba będą te związane właśnie z tą miejscówką. Najwyraźniej tak. Dopłyńmy zatem. Co my tu mamy? Pewnie nic szczególnego. Zwykła broń ciężka i unikatowy lekki łuk. Niech was nie zmyli ten stan tego łuku, że jest dużo lepszy, bo to porównuje tylko do moich strzałek usypiających. No, pożyczyłbym właśnie od ciebie, kurczę, tę łódkę, bo szczerze mówiąc, dopłynąłbym sobie teraz do punktu widokowego na tą stronę. A jak już odkryjemy sobie też nowy region w postaci tego Morza Śródziemnego, to chciałbym przy okazji się dowiedzieć, czy jest tutaj cokolwiek, co można było jeszcze odkryć. Może właśnie wpłynę kawałek. To przecież jestem na obrzeżach właściwie tej miejscówki. Proszę bardzo. Odkryto nowy region Morze Śródziemne, więc jeszcze tylko jeden mi pozostał. I wówczas cała mapka będzie odkryta, za co też dostaniemy oczywiście osobne trofeum. A tymczasem zobaczmy. Okej, tutaj mi nie pokazuje żadnego znaku zapytania, jak widzicie, więc prawdopodobnie niczego tu nie ma. Na razie zatem udajmy się tutaj. Spróbujemy dostać się na szczyt tej latarni. I może jeszcze bym w takim razie zapytał się tamtej Agaty, o co chodzi, co możemy dla niej zrobić, bo to też jest niedaleko. A mam takie wrażenie, że może to mieć jakiś związek z tym obozem tutaj zaraz obok. Jeszcze się muszę zastanowić. Na razie wejdźmy na górę i zsynchronizujmy sobie teren, bo to będzie chyba przedostatni punkt widokowy przy okazji. Proszę bardzo, synchronizacja ukończona. I właśnie ja sobie jeszcze zerknę. To było w zdolnościach, nie, w wyposażeniu? Tak, w zdolnościach. No widzicie, jeszcze tylko jeden punkt widokowy. Domyślam się, że znajdziemy go gdzieś w tym nieodkrytym regionie. W Paraitonionie. Bo tutaj chyba już wszystko rzeczywiście zostało odkryte. Skaczemy w takim razie i spróbujmy. Spróbujmy dostać się do tamtej Agaty. Zobaczymy, czego ona chce. No i dobrze, jesteśmy prawie na miejscu. Will no one help my son? He served Rome well. Thank you for stopping. My husband was a protector like you.
I have screamed myself hoarse for days. No one cares. What seems to be the problem, Nebet? My Titus. My poor Titus. Imprisoned at the barracks for trying to leave the army. He's a deserter. No, a hero. He'd had enough, stood up against the Roman army, and joined the rebels. Please, he's my only child, and all I have left. I will look into it. Do not worry. Biedna kobieta stała tutaj i krzyczała o pomoc, a nikt nie chciał niestety tej pomocy udzielić. Tytus przetrzymywany jest w koszarach w Apolonii. No i tak jak myślałem. Rzeczywiście mamy tutaj do zrobienia to zadanie, więc od razu sobie też te koszary zwiedzimy. Mówię tak, jakbym kurde tutaj się udawał na wycieczkę, ale prawda jest taka, że no chodzi tutaj o to, żeby właśnie wszystko dokładnie pozwiedzać i ukończyć tę lokację. Problem w tym, że ci się jeszcze na mnie rzucili przed tymi koszarami, więc muszę się z nimi rozprawić. Dobra, to już na szczęście załatwione. I teraz zobaczmy. Tutaj już tak dokładniej, bo w sumie tylko kilku przeciwników poznaczałem, ale możliwe, że jest tu ktoś jeszcze więcej. Mam naprawdę prawie już maksymalną percepcję senu, więc tutaj jestem w stanie przez różne przeszkody nawet oznaczać wrogów już od dłuższego czasu, a teraz to myślę, że jeszcze lepiej działa. No na pewno ważne jest, żeby tego kapitana załatwić, no i zdobyć skarb. I w końcu nie wiem, czy ja już ten skarb sobie gdzieś oznaczyłem? Nie wydaje mi się. A nie, tutaj jest, dobra. To całkiem w porządku, słuchajcie. Tu muszę tylko uważać. Dopadnę najpierw tego. Następny jest nieco wyżej. Ach, musiałeś akurat zejść, szkoda. Ale spokojnie. Też do niego jeszcze dotrę. No nie, no jeszcze niżej schodzi, no. To już chyba jest za późno. Przynajmniej na razie. No, ale korci, korci, żeby tutaj ich podpalić. Chyba spróbuję. Najwyżej zrobię trochę zamieszania, trudno. Super, przynajmniej jeden został podpalony. No a teraz oczywiście pozostali też będą... O, drugi nawet też i trzeci. Super. No to zostało to bardzo dobrze zrobione, słuchajcie. Kurczę, tego nie mogę teraz też załatwić niestety. Nie wiem czemu, jak ktoś właśnie siedzi, to często nie można go wyeliminować, nie można się z nim rozprawić. A zaryzykuję. Kurczę, jakby on tutaj podszedł bliżej, no. To byłoby idealnie. Może się jeszcze przemieszczą i wtedy też bym był w stanie przynajmniej jednego z nich podpalić. Płoń, płoń. Skubany się jeszcze uratuje, patrzcie. Chyba da radę. Wytrzymały. Trzeba przyznać, że jest naprawdę wytrzymały. Tutaj gość na dole, kurczę, sobie się ukrywa. Myśli, że jest taki cwany, ale żeby się przypadkiem nie przeliczył. Dobra. To załatwmy tego już do końca. No i ten wchodzi na górę. Oj. I patrzcie, momentalnie kurczę, mnie zauważył, jak już nawet byłem ukryty za ścianą. Ale spokojnie, wciąż jest dość bezpiecznie. Tak jest. I tędy dostanę się do tego kapitana. On jest jeszcze niżej. Teraz powinienem móc go dopaść. Ekstra. No. Też jest problem, żeby go załatwić. Tak jest.
teraz słuchajcie, tutaj obok też mamy jednego żołnierza, który akurat siedzi obok miejsca, gdzie można by było to podpalić ewentualnie. Tylko nie wiem, czy to da radę zrobić, ale chciałbym też spróbować. Może puśćmy strzałę naprowadzającą. Co, udało się czy nie? Może być ciężko, a jeszcze koleś, kurczę, w ogóle nie zrobiło to na nim wrażenia. Teraz też się nie udało. Chociaż. Biedaczysko, ale oczywiście przetrwał to, no. Zapraszam bliżej. Ale spokojnie, jeśli chodzi o te podpalenia, to ja już mówiłem, że ja sobie poza nagraniem to zrobię, nabiję tamto trofeum. Dobra, mamy już Tytusa. Are you Titus? Your mother sent me. Yes, by the gods, thank you, protector. But Egypt is in danger. I must get free. No to chodź tu. Już jesteś wolny. Ja mam go zaprowadzić, czy jak? Wyprowadź Tytusa z koszar w Apolonii. No dobra, no to już tylko formalność, bo koszary zostały kompletnie wyczyszczone z przeciwników. I will not die on Roman soil. No pewnie, że tutaj nie umrzesz. Zaprowadziłbym cię do mamy, ale ona już gdzieś sobie poszła, więc jej nie znajdziemy. Porozmawiajmy z nim jeszcze. Why would the army lock up their own men? Papo taught me to be a fighter, but he believed in honor and justice. The Navok of the Roman fleet at Apollonia Marcellus Asina is planning an invasion. Ah, they mean to take Egypt. Yes, so I deserted. I will not stay here doing Leander of Flavius' dirty work. Where's the Navok? On his ship. He patrols the waters between Cyrene and Apollonia. Killing him will throw the fleet into chaos. Go with his head, Titus. I will deal with the Navok. Nie wiem, czy to też nie jest misja, która dopiero się pojawiła po wykonaniu ostatnich misji fabularnych, bo też się pojawiła wzmianka o Flaviuszu. Dobra, to jest ten statek, kurczę. Najlepiej było jeszcze zdążyć na pokład, bo akurat przepływa obok. Nie wiem, czy to się akurat uda, ale możemy próbować. Nie no, już kurczę, będzie dość daleko. Czekajcie, jeszcze tutaj sobie szybko przebiegnę. Żebym tylko trafił tego dowódcę. W zupełności wystarczy. Rewelacja. Your reckoning is between you and the gods. O, to było piękne. Idealne rozprawienie się z dowódcą. I kolejny punkt zdolności otrzymałem, a to oznacza, że mogę sobie nową umiejętność odblokować za 2 punkty. I tutaj rozważałem sobie tę zdolność. Porwanie. Ściągaj jeźdźców na ziemię i przejmuj ich wierzchowce lub pojazdy. To się może w niektórych przypadkach nawet przydać. Jeszcze tylko 2 umiejętności tutaj pozostały. W sumie będzie 7 punktów do wydania, bo tutaj po 2, a tutaj 3. Więc tak jak już mówiłem, raczej do końca podstawki się nie uda, ale później jak będziemy przychodzić jeszcze dodatek, no to może dałoby radę. Patrzcie, pojawił się jeszcze statek oznaczony znakiem zapytania, więc tak czy siak będę chciał tutaj wskoczyć do wody i udać się na pokład. No bo skoro już tu jesteśmy, to chciałbym się upewnić, że zostały te rejony odpowiednio oczyszczone. No a też jakby nie patrzeć, jest jakaś szansa na to, że z czasem się pojawi więcej może tutaj tych pytajników, bo kto wie, czy nie ma tego jeszcze, a poza tym czasem się te pytajniki odblokowują dopiero wtedy, jak przecież zbliżamy się do danego miejsca, więc mogło być podobnie i tutaj,
że ja troszkę sobie eksplorowałem okolice. Ten statek akurat przepływał. I patrzcie, mamy pokazane w ogóle... pokazaną trasę, bo sobie zaznaczyłem. To jest też ta moja nowa zdolność. Mogę w ten sam sposób oznaczać przeciwników, żeby wiedzieć, gdzie przechodzą. Proszę bardzo, więc tutaj będzie do zdobycia... chciałem powiedzieć skarb, ale chyba tylko wystarczy pokonać kapitana. Więc też mógłbym spróbować go z daleka wyeliminować. O, jakbym tak tutaj stąd wystrzelił. Tylko kurczę, musi się akurat przemieścić, no. To nie jest mi za bardzo na rękę. Ale dobra, i tak spróbujemy. Troszeczkę skręcimy tą strzałą. O, bo już ona opadała niestety. Więc nie mogłem go trafić prosto w głowę. O, widzicie? W końcowej fazie niestety strzała już opada, więc nie wiem, czy dam radę, ale został podpalony. Więc i tak za chwilę powinien zginąć. Ja jeszcze podpłynę nieco bliżej. Wtedy będzie szansa, żeby jeszcze go dobić. Wow, nawet stąd jest w stanie mnie niby zobaczyć. Spokojnie. Teraz cię trafimy. No skubańcze, nie uciekaj mi tutaj. Patrzcie no. O, demon! Opija mira katirasime! Ty tuton pali! Apajete, apajete apandes! Kompletnie mi pokrzyżował plany, bo chciałem to zrobić szybko. A tu się okazuje, że w końcu przez te komplikacje będzie to trwało jeszcze tylko dłużej. Aj tam, dobra. Dostajemy się w takim razie jednak na pokład chyba, bo nie ma co czekać. A w sumie to może ich tutaj wpakuję w pułapkę. No nie, nie trafię teraz w to, bo strasznie mi się ruszał celownik. Nie wiem, czy ja tam kogoś byłem w stanie podpalić, czy nie za bardzo. Chyba nie, chyba się nie włapali akurat na tą pułapkę. No ale mniejsza z tym. W każdym razie tutaj to będzie chyba rzeczywiście wszystko. Ja ewentualnie jeszcze sobie przepłynę kawałek przynajmniej po tym morzu. Jakbym coś się znalazł, jakiś pytajnik, to wam to wtedy pokażę. Nie znalazłem już tam żadnego znaku zapytania, ale za to mogę wam pokazać rozwiązanie jednej z zagadek. Zbytni pośpiech. Jestem na północ od Apolonii, blisko wybawcy. Wskazuje on drogę w mroku i we mgle. Chodzi tutaj o latarnię morską. A ja czekam tuż pod tym, co nie usłuchało jego ostrzeżenia. I chodzi o rozbitą łódź, która nie usłuchała ostrzeżenia właśnie tej latarni morskiej. Więc to będzie w tym miejscu, gdzie ten punkt widokowy dzisiaj sobie odkryliśmy. I tutaj rzeczywiście widać zniszczoną łódź w tym miejscu. Więc tam się teraz udamy. I to będzie właśnie rozwiązanie tej zagadki, a zarazem jakieś nowe wyposażenie. Zobaczymy co tym razem. O proszę, legendarna broń ciężka. Już dawno nie znalazłem legendy w przypadku zagadek z papirusu, więc to jest na pewno dobra wiadomość. Może nawet sobie to teraz wyekwipuję, chociaż i tak nie wiem, w tym odcinku mi się nie przyda, więc może na razie zostawmy. A dobra, dobrze kojarzyłem, że ja już wam pokazywałem tę broń. Miałem otwieracz głów, tylko że na niższym poziomie. Teraz mam na 40. Więc już tę broń testowałem wiele odcinków temu. Tak mi się właśnie kojarzyło, że ta nazwa brzmi znajomo. No dobra, to by było na tyle. Został jeszcze tylko jeden papierus w całej grze, ale jego rozwiązaniem jest w tym regionie, którego jeszcze nie odkryłem. Więc dopiero za jakiś czas pokombinujemy w tej kwestii. A na razie na zakończenie tego odcinka udajmy się znowu na arenę gladiatorów, żeby pokonać kolejnego elitarnego bossa. Tym razem jest to elitarny Hoplita, czyli trzeci główny przeciwnik na arenie gladiatorów w Cyrenie.
Ja tak jak już wam mówiłem w poprzednim odcinku i jeszcze nawet wcześniej, poza nagraniem rozegrałem sobie oczywiście te walki ze zwykłymi przeciwnikami, które już wam pokazywałem na normalnym poziomie trudności, więc nie ma potrzeby, żeby na elitarnym poziomie pokazywać dokładnie to samo, ale już walka z bossem jest na tyle ciekawa, że warto ją sobie na nagraniu przetestować. Gość ma 39 poziom doświadczenia, więc walka jak najbardziej może być wyrównana. A jest to też ta walka, kiedy korzystamy z tej ciężkiej broni obuchowej, co już samo w sobie sprawia, że nie jest to prosty pojedynek, dlatego że zanim ja uderzę, to ten cios musi się naładować, że tak powiem, bo jak musi się zamachnąć, a to nie jest dobre dla samej walki, w sensie bardzo łatwo jest wtedy wystawić się na atak przeciwnika. Chociaż na pewno dobrą stroną tego wszystkiego jest to, że nawet zwykłe uderzenie pod przyciskiem R1 może gościa nieco zachwiać, bo jest to na tyle ciężka właśnie broń obuchowa. Chociaż teraz, jak widzicie, mocno się trzymał. Nie byłem w stanie go nawet ani trochę zachwiać. Ale jednocześnie możemy próbować właśnie okrążać go i wtedy zaatakować na przykład od tyłu. Czy nawet z boku jakoś bardziej. Dobra, ja muszę teraz uważać, żeby nie stracić jednego segmentu paska zdrowia. Lepiej mieć to jednak cały czas pod kontrolą. O, teraz ładnie trafiłem. I widzicie, jak już raz uderzę, to można fajnie to później wykorzystać. Spróbujmy z trybem Berserkera, ale oczywiście bez specjalnych szaleństw. Bo mogę tylko jeszcze tego pożałować, tak jak teraz właśnie. Dobra, ale już jak jakieś ataki wejdą, no to ładnie zadadzą obrażenia, jak widać. Dobrze, znowu się troszeczkę wycofałem. I udało się gościa trafić, więc znowu atakujemy ile się da. Tym razem byłem troszeczkę za daleko, ale spokojnie. No idealnie teraz. Nawet nabiłem dzięki temu pasek trybu Berserkera. Znowu spróbuję zaatakować. No jeszcze raz. Super. I po raz kolejny będzie to wykończenie z pomocą Senu. Senu po raz kolejny sprawdziła się jako gladiatorka, można powiedzieć. Dobra, więc nie dostałem żadnej nagrody, co mnie akurat nie dziwi, ale zobaczymy w przyszłości, czy za wszystkie jeszcze te elitarne walki coś otrzymamy. Na razie nie ma co oczekiwać dodatkowych nagród. Pokażę wam tylko, że rzeczywiście elitarny Hoplita został wyeliminowany. Więc jeszcze elitarny Seleucyda i Waleczny. I tutaj też będę robił podobnie, że poza nagraniem rozegram sobie te trzy rundy, a wam pokażę w przyszłości walkę z tym bossem elitarnym. No i to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Udało się zrobić naprawdę spore postępy, bo przede wszystkim zaliczyliśmy sobie trzy różne zadania. Do tego jeszcze kilka pytajników, mieliśmy też zagadkę z papirusu, no i walkę z tym elitarnym bossem, więc mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Tymczasem do usłyszenia!